Dosłownie jest koniec świata. Kina pozamykane, teatry pozamykane, szkoły, studia, wszystko pozamykane. A już o pubach i barach z zimnym piwerkiem to nie wspomnę. Czas na zimne piwko! Nienawidzę się! Czas na zimne piwko! Chcę umrzeć! I co? I co? Lubię w dupę. 6 rano, Kryspin do mnie pisze: Paweł, rób film. Ja mówię mu: nie no, Kryspin, mordo, koniec świata, no przestań, co, rób filmy. Paweł, rób film. I ostatecznie musiałem się zgodzić, bo Kryspin generalnie ma ciężką rękę i mocno potrafi uderzyć. Witam was serdecznie w kolejnym filmiku, w którym komentujemy paradokumenty. Dzisiaj zajmiemy się paradokumentem, który został po raz kolejny przez was zasugerowany. Dlaczego? Ja. Chyba szczerze będę jedynym youtuberem, który nie nagra filmiku pod tytułem koronawirus. Zagrożenie czy spisek rządu? Czy koronawirus może zniszczyć ludzkość? Zapałem koronawirusa. Ej, ale przecież to teraz jest na czasie, trzeba nagrać filmik, darmowe wyświetlenia, jej. Umówmy się. Mój kanał, jak kanał większości ludzi na tym polskim YouTubie, nie jest miejscem, gdzie mamy tutaj do czynienia z wyższą nauką, wyższą wiedzą, gdzie inteligentni ludzie wypowiadają się na różne tematy. Mów za siebie. Nie. Dlatego też nie będziemy zajmować się tematem koronawirusa, czy na świętym hurdur. Odpuśćcie sobie, nie robimy tego. Zajmujemy się tutaj ważnymi rzeczami. Ważnymi rzeczami, które mają wpływ na nasze życia. Takim jak paradokument dlaczego ja. Zapraszam. Rodzina Wajczaków wybrała się dzisiaj na basen razem z najlepszą przyjaciółką Iwony, Weroniką. Po blisko dwugodzinnej zabawie w wodzie Iwona chce iść do domu. Jednak Ania i Jacek woleliby jeszcze zostać. O, pamiętam jak byłem mały, byłem kiedyś pływałem sobie w baseniku właśnie w takim kółeczku nadbuchiwanym. Z tym, że ja lubiłem jakby nurkować, że jakby byłem w tym kółeczku dmuchanym i tak ryj wsadzałem do wody i patrzałem co tam jest pod wodą, bo miałem takie okularki. I któregoś razu za bardzo włożyłem ryj, żeby patrzeć co jest pod wodą. Pod wodą i nie przekręciło do góry nogami, że byłem cały czas w tym kółeczku i nóżki miałem u góry, machałem nimi przerażony, a u dołu się topiłem. Wtedy właśnie wystąpiło moje niedotlenienie mózgu i dlatego jestem taki dzisiaj. Tatuś? Tatuś tutaj obok w barze, trzecie piwo wali właśnie. Tam pomogę się przebierać Weronicy w przebieralni. Co? Gdzie? Tam, w przebieralni. Na początku pomyślałam, że to jakiś żart, kiedy mi córka powiedziała, że mój mąż poszedł do przebieralni z Weroniką. Z reguły dzieci w tym wieku nie kłamią. Muszę iść to sprawdzić. Muszę iść to sprawdzić jak najszybciej. Ale zatrzymam się jeszcze na 5 minut, żeby powiedzieć to kamerze, że idę sprawdzić jak najszybciej. Znowu robię coś tylko po to, żeby móc nie robić nic. Kryspin, to cię teraz nie wstawiaj k***wa żadnych nawiązań do rapu, bo cię zabiję. Zabiję cię. Ja tu jestem panem i operując obszernym skrótem pluchałem cię synku w ścisłą dupę. Ręka jest piękna. Się. Dobrze. Cię. Jezu! Takie dźwięki regularnie słyszała moja mama, gdy stała pod moimi drzwiami, gdy jeszcze z nią mieszkałem. Jedyna różnica, że ja w tym pokoju byłem zawsze sam. A ten pracownik otwiera te drzwi, a tam Daniel wali kupę po prostu. Poważnie? Spokojnie, tak. Proszę się odsunąć. Tak, proszę. Już w porządku. Szybko, niech pan otworzy. Spokojnie. Proszę się pospieszyć. Czy powariowaliście? Nic się nie stało, ale jaki seks? Nic nie było, niczego nie było. Słuchaj, my się tylko przebieraliśmy. A właśnie, że tak mam romans z twoim mężem. Baśka, kurde, Daniel już to miał. Naprawdę miał swoją wersję wydarzeń stworzoną w głowie, że się tylko przebieraliśmy. Już prawie załagodził cały konflikt. Nie musi zacząć krzyczeć i teraz drzeć mordy, że... Baśka! Głupia Baśka, przecież o tym nawet nie wiedziałaś! Ty pips! Ale ten pan ratownik, co sobie pomacał tą dziewczynę odpychając ją, to jego, to jest jego. Nie odbierzecie mu już tego. Jak Daniel mógł mi to zrobić? I to z moją najlepszą przyjaciółką. Myślałam, że jesteśmy szczęśliwi. 10 minut później przyjechała policja. Co tutaj robi policja? Próbuję się zadomyślić, co tam policja właśnie miała robić. Co oni zgłosili, że co, dwójka ludzi się całuje i dlatego co od razu policja zgłosić? To moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dlaczego ci policjanci są na basenie i nie są w kąpielówkach? Przepraszam bardzo! A ten padalec z moją najlepszą przyjaciółką uprawia ją tutaj seks! Ale proszę się uspokoić. Emocje niczym pani nie pomogą. Tu pan popełnił wykroczenie. To pan uprawiał seks w kabinie? A, uprawianie seksu w kabinie jest najwyraźniej super nielegalne. Dwie ulice dalej staruszkę obrabują. Przepraszam pani, nie możemy pomóc, tutaj mamy ważniejszą sprawę. Ten mężczyzna uprawiał seks w kabinie. Potem się panią zajmiemy, teraz sorry, musimy tym się zająć. Nie kocham cię, no co zrobić? Trudno, tak wyszło.
Daniel, przecież my jesteśmy rodziną! Przecież my się kochamy! Ten biedny pan ratownik stojący z zażenowaniem w tle. Widzicie? Smarcie, możliwe, że mam naprawdę koronawirusa, a on mi każe tutaj siedzieć i pracować. Wyślijcie pomoc. Co ciekawe, niewielu pacjentów z COVID-19 ma kadar. Mam tego dosyć, zabieram dzieci. Wyprowadzamy się. I bardzo dobrze, ale dzieci zostają u mnie, zapamiętaj. Jeszcze zobaczymy. Nie oddam ci, wynoś się stąd, raz na zawsze. Wynoś się stąd, raz na zawsze, z tego publicznego basenu, na którym masz tak samo prawo być jak ja. Wynoś się stąd. Tak bardziej sexy jestem, jak mam maskę na mordzie i nie widać mi połowy twarzy. Jestem teraz bardziej sexy, taki mrał. Jak trochę takie te gwiazdy K-popu, one zawsze tak chodzą w maskach i czapeczkach. Też jestem taki fajny. Mam tutaj chińskie znaczki potwierdzające to, że jestem gwiazdą K-popu. Zrozpaczona Iwona nie chce widzieć swojego męża na oczy. Prosto z basenu pojechała z dziećmi do swoich rodziców. Opowiedziała matce o romansie Daniela. Iwonka, możesz zostać u mnie ile chcesz, ty i dzieci. A może by tak ktoś mnie zapytał o zdanie? Mama mówi Iwonce, nie ma problemu, zapraszam. Przychodzi nagle stary, cały na biało ubrany, już po trzeciej wódce wypitej, a jest dopiero 12 godzina. Iwonka, za mało jest miejsca w tym mieszkaniu. Idź na ulicę z tymi bohorami. Jak mówiłem jej, to mnie nie słuchała. Zachciało ci się tego durnego handlarza samochodami kradzionymi, tak? Mogłaś wyjść za Mikołaja. Kopernika. Ten tata ma tak wysokie wymagania, że jedynym mężczyzną, za którego Iwonka mogłaby wyjść, żeby go zadowolić, to jest Mikołaj Kopernik. Rysiek, daj jej spokój, ona jest załamana, nie widzisz? Dobrze gadam. Ale ja go kochałam. Kochałaś? To czemu to wszystko się tak wydarzyło? Może ty nie umiesz mężczyzny przy sobie zatrzymać? Rysiek, przestań. Jak możesz? Jezus Maria, kobiet się świat zawalił na łeb. Też tata się wpierdziela właśnie po trzeciej butelce wódki. Iwonka, ty prawdziwego mężczyzny nie umiesz zatrzymać. Iwonka! Nie rozumiem, dlaczego wszyscy się tak denerwują. Już parę lat temu jej mówiłem, żeby nie zadawała się z tym facetem, żeby nie zostawiała Mikołaja, który zawsze miał głowę do interesów. Panie Rysiu, to pan jakby nikt nie nienawidzi swojej córki, tylko jej męża. Niech pan swojego zięcia nienawidzi, okej? Okay? A córce pomoże wyjść na prostą. Czy to takie nielogiczne? Mamo, gdzie ja teraz pójdę? Przecież ja nie mam zbyt wielu przyjaciół. Wiesz co, a może byś tak zadzwoniła do Mikołaja? On ma duży apartament, jest bogaty. Mikołaj, czyli chłopak, który chodził z Iwonką w czasach liceum. I wiecie, ona po 10 latach do niego dzwoni nagle. No hej Mikołaj, pamiętasz jak byliśmy razem, a potem z tobą zerwałem, bo jednak stwierdziłem, że mi się nie podobasz? No to ja cię jednak nadal kocham, wiesz? I tak swoją drogą mam teraz długi, dwójkę dzieci i się właśnie rozwodzę, bo mnie mąż zdradza. To co, przyjmiesz nas? Po tej dzisiejszej sytuacji na kąpielisku to nawet nie mam siły z nim rozmawiać, nie chcę. To ja zrobię to za ciebie, ja zadzwonię. Halo, o co chodzi? Mogłabym rozmawiać z Danielem? Nie ma go, a nawet jak będzie, to nie będzie chciał z wami rozmawiać. To przekaż Danielowi, żeby spakował ubrania córki i wnuków i wystawił je, my po nie przyjedziemy. Dobrze, niech Iwona przyjedzie jutro po te swoje szmaty. No do kurw jej jeszcze trochę. Nie dość, że jej zabrałaś chłopa i dzieci, to jeszcze do kurw jej jeszcze, że szmaty nosi. Spójrz, widziałaś to? Zobacz, przecież oni kradną nasze rzeczy, zostawcie je! One są moje i moich dzieci! Co wy robicie? Proszę to zostawić! Oczym się, kobieto! Te rzeczy ja znalazłam, to się po prostu tu wystawi! Ale one są moje! Ja nie oddam ich nikomu! Ja mam piątkę dzieci do dziecka! Ale one są moje i moich dzieci! Zobacz to, kobieto! A ty, złodzieju, zostaw to! To są moje rzeczy! Moje, to co? Możecie... Pani droga, ja potrzebuję tego pluszaka! Córeczka chora! Co tu się dzieje? Dlaczego moje rzeczy są tutaj porozwalane? Moje i moich dzieci! Twoja mamusia dzwoniła do mnie wczoraj, żebym wystawiła te rzeczy dzisiaj rano, więc to zrobiłam. O Jezus Maria, dziewczyno, te rzęsy, co ty je sprayem do ścian malowałaś? Nie, to nie są rzęsy, to są brwi. Całe życie mi się myli. Rzęsy, brwi. To jedno to samo! Ona te brwi robiła tak, że po prostu brała szklankę przykładała do oka i odrysowywała tą szklankę. Zaufajcie mi, tak się robi. Tak baby robią te legendarne. Podobno. Nie wiem, tak czytałem. Kolega tak mówił. Nie wystarczy ci, że rozwaliłaś moją rodzinę? No przecież byłaś moją najlepszą przyjaciółką. Ja? Twoją najlepszą przyjaciółką? Nie przesadzaj. Zawsze chodziło mi tylko o Daniela, a ty byłaś naiwna, że tego nie widziałaś wcześniej. Tak działa moja przyjaźń z chłopakami z kanału w wolnej chwili. Udajesz się przyjaźnie z Krzysztofem, żeby dobrać się do Janka. Weronika planowała to od początku? Chciała mi odebrać Daniela?
Dlaczego ja wcześniej nie zauważyłam, że z niej jest taka podła żmija? Dziewczyno, ty w ogóle intuicji chyba nie masz. Przecież widać od razu po tych brwiach, że ona wygląda jak taka zła postać przerysowana z kreskówki. Iwona nie ma wyjścia. Zadzwoniła do swojego byłego chłopaka Mikołaja, z którym rozstała się, gdy miała 17 lat. O Jezu, czy ona naprawdę to zrobiła? O Jezus Maria, się z tego śmiałem przed chwilą, że ona do niego zadzwoni, będzie mówiła właśnie: hej, wracam do ciebie, mam dwójkę dzieci i dług i męża, ha 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 ha. Ona naprawdę to zrobiła. Mężczyzna zapewnił ją, że może u niego zamieszkać na jakiś czas. Mikołaj, cześć. Co tu się dzieje? No, przecież powiedziałeś, że mogę przyjechać. Musimy porozmawiać w cztery oczy. Ale o co chodzi? Dzieci, poczekajcie tutaj na chwilkę, to ja muszę porozmawiać. Mikołaj Hajsik ma tutaj, widzę, klimatyzacja nad drzwiami, duże przestrzenie, tak zwany open space. Dobra partia, ja bym brał Mikołaja, bierz Mikołaja od razu. Wow! Telewizor! Telewizor ma! Zdejmuj majtki. Oj, na telewizorku lecą pamiętniki z wakacji. Oczywiście. Mówiłeś, że dzieciaki zostawisz u ojca. Jak to u ojca? Ale w czym problem? O co ci chodzi? No myślałem, że będzie tak jak dawniej, jak kiedyś. Będziemy mieli luz, swobodę, bez zobowiązań. Nie chcę się bawić w tatusia, chyba rozumiesz. No ale co ty myślałeś? Że oddam je do domu dziecka, czy co? Tak, a o co chodzi? Chodźcie, dzieci. Wczoraj rozpadło się wszystko, co przez ostatnie lata budowałam z Danielem. A Mikołaj myśli tylko o tym, żeby miło spędzić czas. Myślałam, że to mój prawdziwy przyjaciel. Co ja teraz zrobię? Prawdziwy przyjaciel, któremu Iwonka zamała wcześniej serce, bo wolała tamtego Daniela. A teraz wraca do niego z dwójką dzieci, właśnie długami, bez domu, z mężem, który ją zdradza. No, ale to wina Mikołaja, że jej nie przyjął. To jest wina Mikołaja, że jej nie przyjął. Wina Mikołaja. Ja coś daj mi rączkę. Mamo, dlaczego wychodzimy tak szybko? Bo musimy iść do dziadków. Te, gnoje w czerwonej koszulce w paski. Ja widzę, że tam cię w kamerę spojrzałeś. Tam w kamerę nie patrz, kurde. Nie patrz w kamerę, bo psujesz show! To dlaczego nie możemy zamieszkać u taty? Tam mamy swoje pokoje. Ja też chcę do domu. Nie możemy mieszkać u taty, bo u taty teraz mieszka ciocia Weronika. A ona mnie nie lubi. Ale ja cię kocham. Ja też. Nadal bym tych dzieci się pozbył, wrzucił do śmietnika i zaczął nowe życie. Jako panna! Iwona znowu zawiozła dzieci do swoich rodziców. Na szczęście jej ojca nie było w domu. Godzinę później kobieta wraca z banku, w którym chciała wybrać trochę pieniędzy z konta. A co ty tutaj robisz? Śmiało ciebie tutaj nie być i twoich dzieci. Nie ma tu dla was miejsca, nie będę was utrzymywał. Jezus Maria, Rysiek, daj jej chwilę stanąć na nogi, mój Boże. Jakby ja sobie memuszkuję z tego wszystkiego cały czas, żarciki, hehe, ale Rysiek, uspokój się! Rysiek, jeżeli wyrzucisz naszą córkę i wnuki, pamiętaj, odchodzę razem z nimi i bierzemy rozwód. A róbcie se co chcecie, ja mam tego dosyć i nie będę tego więcej tolerował i nie chcę, żeby mi tu żadne bachory przeszkadzały. Straszne te bachory. Zasaniają swoimi małymi, słodkimi główkami telewizorek, jak Rysiek siedzi w salonie. Złapać jej przez okno wywalić. Przez okno. Daniel wypłacił wszystkie nasze pieniądze z wspólnego konta. Nie mam nic teraz. Żadnych oszczędności na ubrania dla mnie, dla dzieci. No, nie mam nic, no. Czekaj, córeczko. Mam trochę oszczędności. Masz tutaj, córeczka, 50 zł i sobie kup lizaka. Schowany tutaj przed ojcem. Może wynajmiesz mieszkanie, może kupisz dzieciom ubranka i jedzenie. A to co? Przede mną chowasz moją krwawicę? Rysiek, idź już do tego salonu. Małyż skacze, Rysiek. Małyż skacze, idź do tego salonu. Oszczędności. Taka z ciebie żona, jakie twoje oszczędności? Oszczędzała. Nie, ja pracowałem całe życie. A ja ty siedziałeś w domu, tak? Z moich pieniędzy. Moich pieniędzy! Oddaj. Z moich pieniędzy! Nie będziecie więcej z tego korzystać, rozumiemy się? Nie miałaś się w co ubrać, to teraz się masz w co ubrać. Jezus Maria, zaczęła mi się wydawać, że to nie Daniel jest złym charakterem tego odcinka, tylko że Rysiek nim jest. Daniel, czy ty możesz mi łaskawie wytłumaczyć, dlaczego opróżniłeś nasze wspólne konto? A może jakieś łaskawe cześć? A żadne tam cześć, ja nie mam nawet pieniędzy na życie. To są moje pieniądze. To ja ciężko pracuję. To ja nas utrzymywałem, to ja na nas zarabiałem. Piękna ta praca, piękny skup samochodów. Same cinkoczęto widzę. Nie mam pojęcia o przepisach prawnych, ale nie pozwolę na to, żeby Daniel nie płacił alimentów. No świetny. Kilka dni później sytuacja finansowa Iwony trochę się poprawiła. Kobieta odebrała zasiłek z programu 500+. Czy to jest jakaś chamska reklama rządowa? Czy dlaczego ja jest sponsorowane przez polski rząd?
i zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o wsparcie z funduszu alimentacyjnego. Jezu, tutaj 500+, tutaj wsparcie z funduszu alimentacyjnego, kurdur, kurdur. To jest reklama polskiego rządu, to na 100%, dlaczego ja jest sponsorowany przez TVP1? Tato? A co ty tutaj robisz? Jak to co? No, przecież tą wodę wstawiłam dla Jacusia, żeby mógł się wykąpać normalnie, a nie w zimnej wodzie. Posłuchaj, córko. Ciepła woda jest droga. Gotowanie wody na kuchence też kosztuje. Dobra, we, Rysiek, zejdź już na zawał, dobra? Rysiek, zejdź już na zawał. Tak będzie lepiej dla każdego. Może nie dla ciebie, ale po twoim zachowaniu ja cię już nie lubię i nie obchodzi, co ty tam chcesz. Zejdź, Rysiek, na zawał. No ale dziecko nie może chodzić brudne. Jestem twoją córką, tak? Córka, nie córka. Płacić za utrzymanie musisz. I skoro tu mieszkasz, musisz płacić również za czynsz. No ale wiesz, w jakiej ja teraz jestem sytuacji. Gadka szmatka. Byłaś w urzędzie, wzięłaś zasiłek na dzieci. Nie wykręcaj się, na pewno masz pieniądze. Dobra, wiecie co, ja już nie naprawdę chcę, żeby ten Rysiek teraz już umarł. Po prostu ja już chcę, żeby umarł. Zdenerwowałem się tak, że chciałem po prostu stąd wyjść. Po czym zdałem sobie sprawę z tego, że jest kwarantanna i nie mogę stąd wyjść. Dobra, nic lepszego nie mamy do roboty, oglądajmy dalej. Masz. A co to jest? Co to? Ale oddaj mi te pieniądze! Co to oddaj jest? Mi, nie masz prawa w ogóle! O. Tato, ale te pieniądze są przecież na adwokata, żebym miała alimenty! A to już nie jest mój problem, ale skoro zapłaciłaś, proszę, masz tu klucz, idź do piwnicy, otwórz ciepłą wodę, wykąp Jacusia, tylko pamiętaj, ten klucz ma wrócić do mnie za 10 minut, bo to ma być zakręcona. Rozumiesz? Wydaje mi się, albo ona zapłaciła właśnie has 500 zł za 10 minut ciepłej wody. Dobra, Daniel jest jednak spoko w tym odcinku. Daniel jest moja mordenia. Zdrada, moja mordenia. Rysiek, jak ja cię... Iwonie udało się znaleźć pracę w barze, ale dziś musiała się zwolnić i przyjechać do szkoły, w której uczy się jej córka. Zadzwoniła do niej zdenerwowana mama, która miała odebrać wnuczkę, ale dziewczynka zniknęła. Przestraszone kobiety postanawiają poszukać Ani najpierw na terenie szkoły. Mamo, tutaj jest o Aniu. Boże. Nie denerwujcie się na Anię, jej się po prostu przedłużyła trochę zabawa w chowanego, tak? Siedziała w tych krzakach od 4 godzin i liczyła, że ktoś ją w końcu znajdzie. Dziecko, dlaczego ty się tutaj schowałaś? Bo mi się ze mnie śmieją. Śmieją się z ciebie, ale dlaczego? Bo noszę te niemodne ubrania. Głupi, biedni ludzie. Mam więcej pieniędzy niż wy. Głupi, biedni ludzie. Nie stać was nawet na jedzenie. Po chwili kobiety zauważają, że z ich wózka na zakupy zniknął papier toaletowy. Tato? A co ty tutaj robisz? Szpiegujesz nas? Musiałbym być skończonym głupcem, żeby puścić dwie kobiety same na zakupy. Ach, te baby tylko by zakupy w głowie miały i robienie dzieci. O czym ty mówisz? Nie mogę pozwolić na waszą rozrzutność. Ale papier toaletowy nazywasz rozrzutnością? Tak, bo wybierasz luksusowy papier toaletowy. Nie można wybrać szarego, zwykłego, normalnego papieru, też jest dobry. Nie żeby coś, ale ten szary papier zwykły to też jest taki fajny dość. Ja od 3 miesięcy muszę z ręką się podcierać, odkąd Crispin mi odciął dostęp do papieru toaletowego, bo powiedział, że jest za drogi. Fajnie. Ciastek też nie potrzebujemy. Ale ciastka są dla dzieci. Dzieci jak chcą coś przegryźć, to mogą skrupać sobie chleb suły, który przynoszę i zbieram. No powiedział przynoszę i zbieram, że gdzie on zbiera ten chleb? Na drzewach rośnie? Nie no, generalnie jak dzieci są głodne, to tam w rogu pokoju jest taki kącik, tam można sobie troszeczkę, wiecie, tej ścianki tak przegryźć, niech sobie cegły gryzą. Im w głowie jest tylko wydawanie pieniędzy, kupowanie niepotrzebnych rzeczy po prostu. Za moich czasów nie było żadnych ciasteczek. Dobra, kochani, robimy pakt. Wy, którzy to oglądacie, trzymacie Ryśka, a ja idę po pałę, okej? Okej. A gdzie są dzieci? Wygoniłem je na dwór. Jak to na dwór? Same? No co w tym dziwnego? Niech sobie idą na dwór, siedziały tu, marudziły, nudziły się, o jakiejś konsoli mi zaczęły gadać. Wygoniłem na dwór, niech się pobawią z dziećmi, niech pobiegają. No co w tym dziwnego? Rysiek, jak mogłeś? Panie szalony, pan koronawirus panuje. Gdzie je pan wybuścił na dwór? To się nie będą mogli wejść do środka już więcej. Muszą zostać na dworze do końca życia. Jesteś zupełnie nieodpowiedzialny. Niech idą na dwór, niech poznają dzieci, niech się czegoś nauczą, a nie ciągle siedzą w domu i tylko przed komputerem, no. Niech się czegoś nauczą na tym dworzu, Jezus Maria. W następnej scence Rysiek weźmie te dzieci do lasu, zostawi je na środku lasu i powie: dobra, to teraz macie tutaj przetrwać przez miesiąc. Do zobaczenia. Adios. W tym czasie Ania i Jacek pojechali do swojego ojca do pracy. Mają dość dziadka i postanowiły zamieszkać u taty. A co wy tutaj robicie? Przyszliśmy do taty, nie chcemy więcej mieszkać u dziadka.
Ale nie możecie tak uciekać od mamy. Ona się na pewno teraz bardzo was martwi. Ale razem z tatą zadzwonimy do niej i powiemy, gdzie jesteśmy. O, nie ma mowy. Żadnego dzwonienia. On nie ma dla was czasu. Markerem. Ona zrobiła te brwi markerem. Ognia! W sensie od szklanki i markerem sobie tak ciu, 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 ciu. Tak myślę. Poprawcie mi, jak się mylę. Pewnie się mylę, ale... Poprawcie mi w komentarzach, poprawcie. Jesteś kłamczuchą. Nie jestem kłamczuchą. Dajcie ręce, odwiozę was do matki. Chodźmy do samochodu. Nie, jesteś niemiła, a my nie możemy wsiadać do aut niemiłych ludzi. Właśnie, jesteś niemiła. Sami sobie pójdziemy do domu, chodź Jacuś. Tata jest głupi, jeżeli mu się podoba taka brzydka kłamczucha. Idziemy do dziadka. God damn, ta Ania ma dopiero 8 lat, ale jak coś powie, to powie. Myślę, że tata miałby dla nas czas. Weronika to kłamczucha i nie powinna tak kłamać. Ale jeżeli ona się tacie podoba i mieszka w naszym mieszkaniu, toż wolę tam nie mieszkać. O nie, panowie bankiety przyjechali, teraz rzucą te dzieci do auta i zaczną je pałować pałami. Dzień dobry, a państwo dokąd zmierzacie, co? Idziemy do dziadka. Niech zgadnę, to wy jesteście Ania i Jacek, tak? A skąd pan nas zna? Mama wszędzie was szuka. A co wy na to, żebyśmy was podwieźli na miejsce? Tak! A z tymi panami nieznanymi to do auta od razu wchodzą, od razu. Bo co, bo vana mają? Ja też mam vana. Białego vana z napisem darmowe cukierki. Jak zobaczycie mnie pod swoim przedszkolem, zapraszam. Nic wam z tego nie zrobię. Chodźcie, chodźcie do... Zapraszam. Chodź, Adasiu, na morenkę. Nagrywaj, Adasiu, nagrywaj. Następnego dnia Iwona wraca z pracy bardzo późno. Ma nadzieję, że dzieci już dawno są w łóżkach i też chce jak najszybciej pójść spać. Co wy robicie? Dlaczego jeszcze nie śpicie? A co to leci w tym telewizorze? Matko, to przecież jest seks-telefon. Dlaczego wy to oglądacie? Ale to nie my, tylko dziadek, ale teraz śpi. O Jezu, i okaże się, że Rysiek przepierdziela całe, wszystkie po prostu pieniądze na seks-telefon. Oszalałeś? Dlaczego oglądasz seks-telefon przy dzieciach? Uspokój się, gówniarze tak nic z tego nie rozumieją, a dla mnie to jest relaks. One doskonale wszystko zrozumiały. I wiesz co? One nawet zadzwoniły do tej kobiety. Co? Zadzwoniły? O Jezu, teraz Rysiek obetnie im ciepłą wodę na 3 miesiące, bo wydały 10 zł na telefon do tej kobiety. Co on sobie w ogóle wyobraża? Ja nie chcę już z nim mieszkać. Mam po prostu tego dosyć. Muszę jak najszybciej znaleźć nowe mieszkanie. Iwona zarobiła trochę pieniędzy z napiwków w barze, w którym pracuje. Następnego dnia zabrała dzieci na basen. Właśnie zbierają się do domu. Pani Iwona Wajczyk jest proszona o podejście do przebieralni. Powtarzam. Pani Iwona Wajczyk jest proszona o podejście do przebieralni. Niech pani puści moją siostrę! Proszę puścić moją córkę! O proszę, tak wygląda mama małych złodziei. Ale o czym w ogóle pani mówi? Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, co tu się stało? Czy ci policjanci mieszkają na tym basenie? Czy oni naprawdę tam mieszkają? Dosłownie 3 sekundy jakieś wydarzenie, policjanci zjawiają się. O, witam serdecznie, aspirant Norbert Gierczak. W czym można pomóc? I dlaczego nadal nie mają strojów kąpielowych? Niech pan sobie wyobrazi. Przychodzę do szatni, patrzę, a ta mała kradnie ciuchy mojej córki. Aniu, czy to prawda? Tak. Ale dlaczego? Powiedz. Bo chciałam mieć nowe ciuchy, a nie te stare i potargane. Bardzo panią proszę, niech pani ich puści. To tylko taka nasza przejściowa sytuacja. Wie pani co, no tak naprawdę to nic się nie stało. To są tylko dzieci. Nie zgłoszę tego na policję. Teraz za aktorstwo tej pani nie mogę pochwalić, bo ona brzmi jak takie dziecko przepraszające w szkole, jak pani każe jej przeprosić. No ja generalnie przepraszam. Nic się nie stało. To tylko dzieci. Nie zgłoszę tego na policję. Kobieto, policjant stoi obok ciebie, już to zgłosiłaś. Za późno, za późno, za późno. Do więzienia na 30 lat idą te bachory. Wie pan co, ja jednak wycofuję swoje zgłoszenie. Dziękuję pani bardzo. I ten policjant stojąc tam z notatnikiem. Aha, czyli pani wycofuje to zgłoszenie? Okej, okay, nie ma problemu. To ja wracam do podglądania bab w szatni, okej? Okay? Okej, okay, okej. Okay. Przypuszczamy, że w otoczeniu pani dzieci nie dzieje się dobrze. Dlatego będziemy musieli poinformować o sytuacji opiekę społeczną. Że co? Opiekę? Proszę się nie martwić, oni tam pani pomogą. W Polsce istnieje jakieś złe przeświadczenie o opiece społecznej, że jak się opiekę społeczną informuje, to od razu zabierają dzieci. Dajcie spokój, spokojnie, tak nie jest. Najpierw starają się z całej siły pomóc, dopiero potem zabierają dzieci. Przejdźmy dalej. Gdy wraca do mieszkania rodziców, jest świadkiem kolejnego napadu wściekłości swojego ojca. Ale ja się rodziłam z domu, rozumiesz? No to musi być gdzieś w domu, no gdzie? No tutaj nie ma, no.
No tutaj nie ma, no gdzie? W kuchni, gdzieś w pokoju zostawiła? No może w kuchni, może w pokoju. A co tutaj się dzieje? Jak to co się dzieje? Twoja głupia matka zgubiła 14-karatową obrączkę. 14-karatowa obrączka. Ile to może kosztować? 1600 zł. 1000 zł. Czy nie no, fortuna rzeczywiście. Ale że tak panikować od razu, że poszukać najpierw w mieszkanku, no. Ja wiem, ta pani zgubiła tą 14-karatową złotą obrączkę, jak wkładała panu Rysiowi czopki do tyłka. W ten sposób zgubiła tą obrączkę. Sorry, jedyny sposób, żeby znaleźć teraz tą obrączkę, wyciągnąć ją z pana Ryśka, to go odstrzelić. Sorry, nie ma innego wyjścia, no, nie ma. Zobacz, jaka mama jest blada, ona musi wyjść na powietrze. Nigdzie nie musi wyjść, póki nie znajdzie obrączki. My musimy nigdzie nie wychodzicie. My musimy wyjść, bo ona nigdzie nie wychodzicie. Na pewno. Wracajcie mi tu zaraz, ja sam nie będę tego szukał. W żadnym wypadku. Wracać mi. No już, zawał, dawaj, zawał. Zawał, 3, 4, zawał, no, proszę, zawał. Co tak naprawdę stało się z tą obrączką? Iwonka, ja tą obrączkę zostawiłam w lombardzie. Ale jak proszę. To, dlaczego? Dla ciebie i dla dzieci na obrączkę, ale ja nie mogę przyjąć tych pieniędzy. Musisz. Nie, nie mogę. Nie przyjmę ich od ciebie. Cholera, Iwona, Dominika, wracajcie. Już wracamy, czekaj, Ryś. Obrączki. Proszę no, cię. To nie są żarty. Iwonka, no. Kup ubranka dla siebie. Dominika, i dla dzieci. Wraca, już. Jutro pani z urzędu przychodzi, żeby dzieci ładnie były ubrane. Proszę cię, proszę. Jezu, a teraz sobie pomyślałem, jak strasznie musi być ich sąsiadami. I słuchaj codziennie tego pana Ryśka drącego mordę na swoją żonę, że co ty, do kąpieli w ciepłą wodę odkręciłaś? Jak ja cię zaraz tutaj. Co ty, żonko, ziemniaki obierasz? Co ty? Co ty robisz? Kurde, przecież skórki ziemniaków to wartości odżywcze. Jemy ze skórkami. Ja nie chciałam wziąć tych pieniędzy od mamy za obrączkę, którą zostawiła. Ale nie miałam też wyjścia. Nie wiem, co by ojciec zrobił, jakby się o tym dowiedział. Nawet nie chcę o tym myśleć. Ale ona i tak go już nie kocha. A te pieniądze zresztą są dla dzieci. Nie wiem zupełnie, dlaczego ta pani nie kocha jeszcze tego pana Ryśka. Nie widzę zupełnie powodu. Następnego dnia do Iwony przyszła urzędniczka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Właśnie przeprowadza rozmowę z dziećmi. Iwona chce jak najlepiej przed nią wypaść. Ile razy... Jezu, i teraz Rysiek się pojawia na białym koniu i wszystko psuje. Całkiem dobry film, dopiero co kawę robiłem. Zobacz, jeszcze można 3-4 razy kawę w tym zrobić. Proszę w tym zrobić kawę. Przepraszam, a dlaczego pan się tak awanturuje? Przecież w tym mieszkaniu są dzieci. I oto właśnie w tym jest cały problem. Ja nie chcę, żeby ona i te dzieci tu mieszkały. Jest tylko głośno i hałas, zjadają moją emeryturę. O kurwa, o Jezu. Hej cool kids, to ja, jeden z was. Od tej pory do końca tego odcinka nie będziecie zupełnie widzieli mojego wyrazu twarzy, ze względu na to, że się nie widzieli, jakie niesamowicie nieskończone obrzydzenie odczułam w stosunku do pana Ryśka. Dzieci są terroryzowane przez pani ojca. Mieszkanie jest zdecydowanie za małe. Proszę zobaczyć, tutaj nawet nie ma ciepłej wody. Czy pani szukała jakiegoś mieszkania? Ale za co miała szukać tego mieszkania? W sensie, no, czy miałaby płacić? No ja nie wiem, pani Iwonko. Widzę, że ma pani dwie zupełnie sprawne nerki. To może jedną by tak sprzedać, no. Nie mam jeszcze pieniędzy, żeby opłacić adwokata. Ale jak to nie ma pani pieniędzy na adwokata? Pani Iwono, jak była pani u nas ostatnim razem, rozmawialiśmy o tym. Przecież my możemy pani pomóc. Dlaczego pani jeszcze tego nie załatwiła w takim razie? Bo stary zabrał pieniądze na ciepłą wodę. No w takim wypadku ja widzę tylko jedno rozwiązanie. No dzieci muszą trafić do rodziny zastępczej. W takich warunkach nie mogą zostać na pewno. Ale jak to? Jak do rodziny zastępczej? No, a wyobraża sobie pani, że tutaj będą państwo wszyscy mieszkać? No, ale ja sobie w ogóle tego... Czy ma pani może jakiś pomysł na rozwiązanie tej sytuacji, bo ja na ten moment nie widzę. Pani droga, niech się pani nie martwi. Mój stary będzie któregoś wieczora oglądał po raz kolejny Seks Telefon. Podnieci się za bardzo i zejdzie na zawał. I potem już wszystkie nasze problemy znikną. Iwona uznała, że woli, by dzieci zamieszkały u ojca niż w rodzinie zastępczej. Pani z urzędu przystała na to rozwiązanie. Następnego dnia dzieci przeniosły się do taty. To ja już pójdę. Nie tak szybko. Będzie bitka. Fame MMA 32. Dobrze wiem, co chcesz osiągnąć. Ale o co ci chodzi? Nie rób z siebie idiotki, nie pokonasz mnie tak łatwo. Mam więcej głupich tatuaży na ciele niż ty, więc to znaczy, że jestem silniejsza. Mężczyzna właśnie skończył czytać dzieciom do snu. Daniel, chodź do mnie. Już idę do ciebie. Weronika, zwariowałaś? Zwariowałam już dawno na twoim punkcie. W sumie miałem to skomentować w jakiś niemiły sposób, ale na mnie ten podryw też by zadziałał. Dwa dni później. Iwona tęskni za dziećmi. Przed pracą chce odwiedzić Jacka i Anię. Co ty tutaj robisz? No jak to co? No przecież ci powiedziałam, że przyjadę w czwartek do dzieci. Tak mówiłaś? No nie, może zapomniałam. Tu wejdź.
Ania, Jacuś, mama przyjechała. Mama, wyjdź mnie stąd, gramy w Fortnite'a. Get the fuck out of my room and play Minecraft! Teraz sobie zdaję sprawę z tego, że skoro nie widzicie moich ust i generalnie mojej twarzy, jak mam na sobie tą maseczkę, okulary, czapkę, to w zasadzie Crispy może podłożyć jakikolwiek głos pode mnie i będzie wam się wydawało, że to ja to powiedziałem. I kto się sfrajerzył, co? Weronika, ale ci powiedziałam przecież, żebyś nie sadzała dzieci na cały dzień przed telewizorem. Spokojnie, to nie od telewizora, ja im po prostu rano podałam valerium i tak dalej, tam i parę innych jeszcze różnych tabletek na receptę. I teraz odpłynęły i mam święty spokój, mogę wrócić do swojego malowania brwi. Pong. Co się z nimi dzieje? Dlaczego one się tak w ogóle zachowują? Co to się ma dziać? No odpoczywają, cały dzień były ze mną w parku, wybiegały się, leżą, bo są zmęczone, odpoczywają. O Jezu, ona naprawdę chyba coś dorzuciła, Jezus Maria, ja tylko żartowałem. Cześć, a ty co tutaj robisz? No wychodzę od dzieci, bo są zmęczone. Nie rozumiem, jak zmęczone, o co ci chodzi? No tak, no jak weszłam, no to leżały na kanapie jakieś, nie wiem, takie apatyczne, nie miały energii w ogóle. Weronika powiedziała, że cały dzień była z nimi w parku. Słuchaj, ona się tak z nimi świetnie bawi, jesteśmy tak zintegrowani, że zawsze jak wracam do domu, to już są tak zmęczone, że nie mają siły na nic. Kłamstwo, kłamstwo. Ty po prostu jesteś zazdrosna o to, że dzieci mają nową mamę i się świetnie z nią bawią. Tyle mam do powiedzenia. Co ty gadasz? Nową mamę? Daniel, uspokój się, proszę cię. Jaką nową mamę? Przecież to ja jestem ich mamą. Słuchaj, nie mam dla ciebie już więcej czasu. Wracam do domu, chcę się przywitać z dziećmi, zanim jeszcze zasną. Jak to zanim jeszcze zasną? Dziś jest 13 godzina! Następnego dnia Daniel wraca wcześniej z pracy. Mężczyzna chce spędzić ten czas z dziećmi. Jednak w domu panuje cisza. Dzieci! Jesteście? Daniel jest zdziwiony, że nikogo o tej porze nie ma w domu. Wiedziałem! Ja wiedziałem, że ona im coś podaje! Ty chyba sobie żartujesz? Jesteś nienormalna? Podałaś moim dzieciom środki nasenne? Oszalałaś? Daniel, dobrze wiesz, że ja nienawidzę dzieci. One w ogóle miały być cały czas z Iwoną, a ty miałeś być tylko dla mnie. Jesteś nienormalna! Holy fucking shit, jest naprawdę grubo. Jest naprawdę grubo. I naprawdę jest grubo, jeżeli mówi to znany grubas. Od ostatnich wydarzeń minął rok. Iwona od kilku miesięcy mieszka razem z Anią i Jackiem w wynajętym mieszkaniu. Jej matka wyprowadziła się od męża i zamieszkała z córką, żeby pomóc jej w opiece nad dziećmi. O, i to jest dobre rozwiązanie, kochani. To jest dobry happy ending. Była dziewczyna Daniela, Weronika Sokulska, została skazana na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za narażenie dzieci na uszczerbek na zdrowiu. To jest nawet jeszcze lepszy happy ending. Moje życie powoli zaczęło się układać. Cieszę się, zapisałam się do szkoły hotelarskiej, żeby mieć konkretny zawód. I dzieci zaczęły się oswajać ze świadomością, że nie mieszkamy razem. Daniel dobrze się zajmie dziećmi. Iwonka, Iwonka, ty tak w sumie, jak tak patrzę, ładna dziewczyna jesteś. Tak byś jeszcze, może Mikołaj cię nie zechciał, ale ja cię zechcę. Nawet zwykłą dzieci, spoko, wyrzucimy przez okno je albo zamkniemy w piwnicy, spoko. Zamkniemy je w piwnicy razem z resztą moich dzieci. Napisz do mnie, Iwonka, albo zadzwoń do mnie. Okej, muszę przyznać, że ten odcinek, który wy poleciliście, był naprawdę mocny. I zaczynam się szczerze bać, jakie następny mi polecicie, bo się robi tutaj coś jakoś tak niebezpiecznie trochę. Ale jak zawsze na koniec mam szczerą nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy odcinek, że się trochę uśmiechnęliście w tych strasznych czasach kwarantanny, hurdor, hurdor. Wy widzieliście, że Blołek ma wywiad z premierem? W jakich my czasach żyjemy? Gratuluję, Karol, zazdroszczę ci. Dzięki wielkie za oglądanie i jak zawsze na koniec wiecie, co macie zrobić. Po prostu kończmy, kończmy. Już wystarczy, wystarczy. Muszę iść wrócić na kolejną sesję bycia bitym przez Crispina. Crispin, idę. Żart, ale zrób to, poproszę. Te noworodki, które oglądają, zaśmieją się. O kurwa, jaki odcinek do strany. Adios!